Ojcze biskupie Romualdzie, ojcze biskupie Marku, wielebni księża, siostry zakonne, szanowni państwo, pracownicy mazowieckich struktur oświatowych, drodzy świeccy, katecheci. Tradycją już jest, że spotykam się tutaj z wami w imieniu wspólnoty Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej właśnie na początku roku szkolnego podczas tych spotkań katechetycznych po to, aby pozdrowić na nowy rok szkolny w imieniu naszej wspólnoty. Ta wspólnota Seminarium Duchownego naszej diecezji ma przeszło 50 kilku alumnów, a więc studentów, kleryków, którzy przygotowują się do tego, aby rozeznając swoje własne powołanie, formułując je zgodnie z przyjętymi zasadami ratio studiorum, móc dojść do kapłaństwa. W tym roku ksiądz biskup Romuald wyświęcił 8 diakonów, którzy zostali posłani do pracy w naszej diecezji, by sprawować Eucharystię, inne sakramenty, głosić Boże Słowo, uczestniczyć również w diecezjalnej katechezie. Biskup Marek wyświęcił 9 diakonów i mamy nadzieję, że oni właśnie w tej liczbie również jako kapłani w przyszłym roku zasilą nasze diecezjalne prezbiterium. I co najważniejsze, zgłaszają się do naszej wspólnoty ci, którzy pociągnięci są Bożym Słowem, pójdź za mną. Na pierwszym roku jest przyjętych właściwie 9 alumnów, ale lista oczywiście w dalszym ciągu jest jeszcze otwarta. I możemy powiedzieć, że zawsze jest potrzeba, aby ta liczba była większa, ale w naszej diecezji, w naszym kościele nie mamy drastycznego spadku powołań. Dziękuję za to Panu Bogu, dziękuję za tę troskę, ale Pan Bóg, jak wiadomo, działa przez ludzi. I to jest modlitwa naszej diecezji, ale to jest także praca bardzo wielu ludzi. A w tym momencie chcę podkreślić i podziękować za tę pracę, która jest właśnie pracą waszą, katechetów w szkole. Bo nauczanie religii jest spojrzeniem tylko ze strony szkoły, a ze strony Kościoła jest to katecheza, a więc przekazanie nie tylko wiedzy biblijnej, ale również pewnych moralnych zasad, ale przede wszystkim ugruntowanie wiary w tego, który przyszedł dla naszego zbawienia w Jezusa Chrystusa. Dziękuję bardzo serdecznie za waszą pracę, za waszą modlitwę i w dalszym ciągu proszę, abyście tę sprawę powołań do życia zakonnego, do życia kapłańskiego mieli szczególnie w swoim sercu i przekładali na swoją pracę i swoje własne postawy. Polecam modlitwę i polecam, aby nasze seminarium diecezji warszawsko-praskiej było seminarium, w którym tętni życie tych, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Bardzo serdecznie chciałbym zaprosić do seminarium, jak już zapowiedział ksiądz Piotr, tak jak corocznie, miesiąc wrzesień, ale i nie tylko, bo każdy miesiąc jest dobry, każdy czas jest dobry, ale wrzesień może szczególnie, bo Złota Polska Jesień, pierwsze zajęcia, dużo tych zajęć w plenerze. Dlatego zapraszam na wycieczkę do zwiedzenia naszego seminarium. W ubiegłym roku mieliśmy największą liczbę jak dotychczas klas, które nas odwiedziły, bo aż 11. Wystarczy zadzwonić do seminarium, zgłosić. Nie ma jeszcze zajęć teraz we wrześniu, ale na dyżurze są wychowawcy, klerycy, którzy po umówieniu godziny na pewno przyjmą, oprowadzą po seminarium, pokażą piękny 12-hektarowy park, gdzie można zobaczyć, urzeczywistnić, skonfrontować swoje wyobrażenie o seminarium z tym, jakim ten dom tak naprawdę jest. W kruchcie naszego kościoła są materiały, w
foldery dotyczące seminarium. Bardzo wszystkich proszę o to, aby z nich skorzystać. Jednocześnie jest tam folder zawierający modlitwę o powołania, która została ułożona właśnie przez naszych alumnów, a więc płynie ona z serca naszego seminarium. Proszę również z tej modlitwy skorzystać, odmawiać ją w intencji powołań. Zanim jeszcze jeden z naszych braci, alumnów, przedstawi krótkie świadectwo swojego powołania, jak to zawsze bywa na początku, chciałbym złożyć wszystkim najlepsze życzenia. Niech ten czas nowego roku 2018-2019 będzie czasem, w którym Boże błogosławieństwo będzie towarzyszyło waszej pracy, również i światło Ducha Świętego. Życzę potrzebnych sił w waszym życiu zawodowym, prywatnym, rodzinnym, ale jednocześnie pragnę zapewnić, że ta wspólnota Seminarium Duchownego także otacza was, waszą rodzinę katechetyczną swoimi modlitwami. Szczęść Boże.